Już po raz trzeci w świecie odbyły się targi edukacyjne i pracy. Wystawcy z regionu prezentowali swoją ofertę 1 marca w hali widowiskowo-sportowej. Informujemy uczniów z różnych typów szkół. Tak samo gimnazjaliści mogą korzystać z oferty szkół ponadgimnazjalnych, jak i uczniowie szkół maturalnych klas tutaj w szczególności mogą korzystać z oferty szkół wyższych. Więc tutaj my cały czas ten profil utrzymujemy, ale co roku jakby stwarzamy większe możliwości także dla osób, które chodzą do różnych szkół. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy często stają przed trudnym wyborem dalszej edukacji, bo to właśnie wybór placówki i zainteresowania uczniów gwarantują, że w przyszłości osoba taka wykształci się w kierunku, który przyniesie jej zatrudnienie. Przedstawiciele szkół z regionu zachęcali uczniów do wyboru ich placówki w różny sposób. Były ciekawe prezentacje, a także żywe rekwizyty. W Tucholi jest dużo kółek bardzo, naprawdę jest ciekawie. No to jest akurat, ja uczestniczę w kółku sokolniczym, gdzie układamy ptaki do polowań. Warto dodać, że w świecie duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych i astronomię. W mieście powstaje astrobaza, która ma służyć nie tylko uczniom pierwszego liceum ogólnokształcącego. Jest to okazja, żeby szkoła mogła się zaprezentować. Myślę, że więcej dają tak zwane dni otwarte w szkołach. Tutaj uczniowie mogą tą szkołę poznać od wewnątrz, poczuć jej atmosferę. Mogą również porozmawiać z uczniami. Tutaj ta sytuacja jest trochę sytuacją sztuczną, aczkolwiek podejrzewam, że jest to spore zainteresowanie tymi targami z różnych powodów niestety. Od początku w targach edukacyjnych bierze udział Gimnazjum i Liceum Księży Palotynów w Chełmie. Wyniki to jest najbardziej takim odzwierciedleniem. Dobra atmosfera w szkole, bezpieczeństwo. I myślę, że to przyciąga najbardziej, szczególnie gimnazja, gdzie duże są przepełnione, a te małe, mniejsze są, no, są dobre, czyste, bezpieczne. To najbardziej przyciąga. Targom towarzyszyły wystawy artystyczne i konkursy. Wystawa odbyła się pod honorowym patronatem burmistrza Świecia.